Tak jak 5 lat temu świat zatrzymał się przy umierającym Janie Pawle II, tak i teraz w obliczu tragedii, do której doszło wczoraj pod Smoleńskiem, Polska wstrzymała oddech. Jest z nami Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, komentator polityczny. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Łukaszu, nie wiem jak panu, ale mnie ciągle trudno uwierzyć w rozmiar tej tragedii. Znaczy wiem, co się stało, natomiast ciągle to do mnie nie dociera. Przyznam szczerze, że ja po raz pierwszy mogę całkowicie szczerze i otwarcie powiedzieć, że mam to samo wrażenie. Znaczy naprawdę, naprawdę nie mogę się pogodzić z odejściem tych ludzi, a nie mogę się pogodzić też dlatego, że bardzo wielu z nich znałem osobiście. Oczywiście jednych gorzej, drugich lepiej. Jednych spotykałem tylko przelotnie jako dziennikarz, a z innymi się spotykałem też prywatnie i mam cały czas przed oczami sceny, no czasem sprzed paru dni dosłownie, kiedy z tymi ludźmi rozmawiałem i przecież to byli ludzie pełni życia, często u progu kariery i po prostu ich już nie ma. Dzisiaj zastanawialiśmy się w pewnym momencie z kolegami publicystami, czy skasować ich numery telefonów z naszych komórek, czy nie, i doszliśmy do wniosku, że jakoś nie chcemy, nie możemy się na to zdobyć i nie chcemy tego robić i te numery zostawimy. Oczywiście nie chcemy tutaj wartościować, ale które z tych osób, które znalazły się na pokładzie tego samolotu, osobiście, były panu osobiście szczególnie bliskie? Najbardziej pan dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, bo jego znałem po prostu najdłużej i znałem go najbliżej. I najlepiej. No myślę, że mogę powiedzieć, i pan doktor by się o to nie obraził, że to była dosyć bliska znajomość. Znaliśmy się jeszcze z końca lat 90. Ja wtedy pracowałem w nieistniejącym już dzienniku Życie. I wówczas pan doktor Kochanowski był jedną z niewielu osób, które w środowisku prawniczym się ośmielały skrytykować ówczesny kształt kodeksu karnego. Napisał taką książkę na ten temat. I myśmy w Życiu o tej książce z nim rozmawiali. Tak się ta znajomość zaczęła. Ona potem trwała przez cały ten czas i spotykaliśmy się stosunkowo często. To była działalność pana doktora w założonej przez niego fundacji Jus et Lex. No bo tu warto powiedzieć, pewnie większość osób kojarzy doktora Janusza Kochanowskiego głównie z urzędem rzecznika, ale jego dorobek sprzed momentu, kiedy został rzecznikiem praw obywatelskich, jest też naprawdę olbrzymi. To jest po pierwsze założenie tej fundacji, co samo w sobie było już dużym wysiłkiem, bo to była fundacja, która stawiała sobie za cel i stawia, bo ona istnieje oczywiście cały czas, propagowanie w Polsce zachodniego sposobu myślenia o prawie i o państwie. Doktorowi Kochanowskiemu udało się w niesamowity sposób wykorzystać swoje znajomości jeszcze z czasów, kiedy był konsulem w Wielkiej Polskim w Wielkiej Brytanii. Wciągnął do rady tej fundacji najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego z Europy, głównie z Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, i starał się polskie elity zainteresować tamtym sposobem myślenia. Czasem to szło opornie, czasem szło lepiej, natomiast jemu samemu niczego nie można zarzucić, w tym sensie, że naprawdę zrobił tutaj bardzo dużo. I ta fundacja Jus et Lex to są konkretne rzeczy, to są artykuły zawarte w piśmie o tym samym tytule, to są zorganizowane konferencje, plon tych konferencji w postaci przemówień. No i potem jego działalność jako rzecznika praw obywatelskich, ja mówię to z pełną świadomością, że pan doktor Kochanowski był na pewno najaktywniejszym rzecznikiem praw obywatelskich, jaki w ogóle był od momentu stworzenia tego urzędu. Tutaj moim zdaniem kontrast z poprzednikami jest uderzający i jego następca będzie miał naprawdę trudne zadanie, żeby sprostać tym kryteriom, które doktor Janusz Kochanowski wyznaczył. On się chciał zajmować wieloma sprawami, lubił tę pracę, żałował, że jego kompetencje są stosunkowo ograniczone, ale w ramach tych kompetencji robił bardzo dużo, a poza tym robił też bardzo dużo, żeby stworzyć pewne intelektualne podstawy nowego myślenia o państwie. Czasami można też znaleźć gryzącą ironię, która na pierwszy rzut oka nie była widoczna, ale ona tam jest i zachęcam do przejrzenia tych materiałów, bo rzeczywiście czasem to uderza, w jaki sposób pan doktor Kochanowski potrafił wsadzić komuś szpilę przy zachowaniu takich pozorów, że całkowicie się z tą osobą zgadza. Panie Łukaszu, no, oczywiście wspominamy wszystkie ofiary tej tragedii.
Natomiast siłą rzeczy centralną postacią tej katastrofy jest poległy prezydent Lech Kaczyński. Jak pan będzie wspominał prezydenta? Moje wspomnienie o Lechu Kaczyńskim jest też bardzo osobiste, po prostu dlatego, że w ostatnim czasie miałem to szczęście i zaszczyt, żeby się z panem prezydentem wielokrotnie spotykać. I z jednej strony mam te wszystkie wspomnienia Lecha Kaczyńskiego jako głowy państwa, ale z drugiej strony mam też wspomnienie Lecha Kaczyńskiego jako prywatnej osoby w okolicznościach luźnych, swobodnych. I to jest wspomnienie człowieka niezwykle ciepłego, z dystansem do siebie, żartującego również z siebie, bardzo uprzejmego, na przykład taki szczegół, że pan prezydent, który lubił popijać ze szklanki słodzoną herbatę, zawsze bardzo dbał o to i konfundował się, jeżeli posłodził sobie tę herbatę pierwszy, zanim podał cukierniczkę gościowi. Był w tym wszystkim bardzo, bardzo naturalny i te wypowiedzi jego bliskich współpracowników, no dziś widziałem na przykład Elżbietę Jakubiak, która z trudem powstrzymywała łzy, mówiąc o panu prezydencie, no muszę powiedzieć, że ja to doskonale rozumiem, ponieważ mnie też czasem wilgotnieją oczy, kiedy o tym pomyślę. Czy pana zdaniem Polacy znali i doceniali swojego prezydenta? Myślę, że nie. Ja mam wrażenie, że to była trochę kwestia tego, że pan prezydent sam się trochę przed kamerami usztywniał, jeżeli można tak powiedzieć, ale to była też kwestia tego, że dorobiono mu gębę. I bardzo mnie uderza, kiedy dzisiaj różne stacje telewizyjne nagle wyciągnęły ze swoich archiwów te zdjęcia, gdzie pan prezydent się śmieje, gdzie żartuje, gdzie jest miły, gdzie jest wyluzowany, gdzie opowiada o życiu w pałacu. No to ja się pytam, skoro to wszystko było, to dlaczego tego nie widzieliśmy wcześniej i skąd były te opinie, że mamy do czynienia ze sztywnym ponurakiem? No chyba po prostu ktoś miał złą wolę, może ktoś powinien przeprosić. Szkoda, że tak późno, szkoda, że dopiero teraz, ale czy myśli pan, że docenimy wymiar tej prezydentury? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak i to już widać w tym, jak się dzisiaj o niej mówi. Myślę, że dużo zostanie o dokonaniach Lecha Kaczyńskiego napisane i myślę, że też przyjdzie czas, może nawet wkrótce, żeby w taki widoczny sposób Lecha Kaczyńskiego uczcić. Wiem, że może jest za wcześnie, żeby o tym mówić, ale dzisiaj zacząłem sobie o tym myśleć, że w stolicy jakieś duże miejsce powinno zostać nazwane imieniem Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że to powinno być ważne i duże miejsce. Ziemia katyńska po raz kolejny pochłonęła polskie ofiary. Historia zatoczyła straszliwe dla nas koło. W jaki sposób pan patrzy na tę podwójną tragedię narodu polskiego w tym miejscu? Trudno mi to odczytywać w innych kategoriach niż straszliwy rzeczywiście symbol. Poza tym mam wrażenie, że w pewnym sensie życie prześcignęło najszaleńsze wymysły scenarzystów czy pisarzy. No, gdyby ktoś mi powiedział, że jeszcze tydzień temu, że pisze książkę czy scenariusz, gdzie ma być opisana taka sytuacja, że ginie, nie wiem, no, 1/3 polskiej elity rządzącej w jednym momencie, no to bym powiedział, że zdecydowanie przesadza, no to się nie trzyma kupy, no ludzie tego nie łykną, uznają, że to jest zbyt daleko idący wymysł, no i niestety dokładnie tak się stało. No i ja nie chcę uciekać w banał, bo już bardzo wielu publicystów i komentatorów to mówiło, że Katyn będzie miał teraz podwójną symbolikę, no ale cóż zrobić, jeżeli rzeczywiście tak właśnie będzie. Utraciliśmy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, utraciliśmy także innego wielkiego Polaka, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. No to też jest przedziwne koło historii. I niezwykły życiorys, prawda, człowieka, w którego biografii, jak w soczewce, no, skupia się cała powikłana dwudziestowieczna historia Polski. No to jest oczywiście też symboliczne. Ja zwracam uwagę na to, że tam zginęło
bardzo wiele osób, właśnie poczynając od pana prezydenta Kaczorowskiego i poprzez pana prezydenta Kaczyńskiego i różnych jego współpracowników, też Janusza Kochanowskiego, osób, które miały bardzo szczególne, dobre moim zdaniem i słuszne podejście do państwa, do tego, jak państwo powinno funkcjonować i tego, co to znaczy służba publiczna. Kiedy ja myślę o bardzo wielu osobach, które w tej katastrofie zginęły, to nie potrafię sobie przypomnieć ani jednego momentu, kiedy by ktoś sugerował, że te osoby się zachowują w sposób nieuczciwy, że uprawiają jakąś prywatę. Po prostu tego nie pamiętam, czyli nawet polityczni wrogowie takich oskarżeń nie mogli wysuwać. I bardzo się boję, dodając do tego śmierć właśnie takich bardzo symbolicznych osób, jak prezydent Kaczorowski czy Anna Walentynowicz. Bardzo się boję, że kiedy tych osób zabrakło, to takie myślenie o państwie i roli urzędników państwowych jako osób służących społeczeństwu będzie w jakiś sposób zanikać, że będzie coraz rzadsze. Bo no co tu dużo mówić, ludzie po prostu są ważni.